Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Ja muszę zapytać, do czego panu ta polityka, po co pan do niej wraca? Dlatego, że nie poznaję kraju, do którego wróciłem, odwołany bezprawnie zresztą przez Donalda Tuska. Co się porobił, Artur? Ja no. też. Ja też... Nie, nie, zobaczcie państwo, nie mam komputera mi zabrali. Mhm. Kubek papierowy. Tak. Koniec świata w tej Polsce. Ja myślę, że on za długo przebywał w tych Stanach, wiesz, bo też już mu się wszystko myli. Yy, ja w ogóle przyjrzałem ten wywiad i wynotowałem sobie kilka Ten grawurowy wywiad. Tak, bo ktoś mądrego zawsze trzeba warto posłuchać, mówią, mnie. No język kurski mówi tak. Telewizja Polska, w której pani była główną twarzą wiadomości, a ja byłem prezesem. Była konstytutywnym wałunkiem pluralizmu. President of the board, tam padło Ja dziękuję całej załoga, na pani ręce, pani Danusiu, symbolicznie wszystkim, którzy to piękne dzieło polskiej publicznej telewizji przez lata tworzyli. Jeszcze się w telewizji kiedyś wszyscy spotkamy. Choć po jego słowach w sieci od razu zawrzało, nie wycofał się z tego stanowiska i podczas wywiadu w Radio Z podtrzymywał, że nowy zarząd już pokazał, że nie ma pojęcia, jak tworzyć obiektywną telewizję. Powinni do mnie przyjść na kompetycję, powiedział. No. Tak. A powiem ci, Marek, że... On mógłby, wiesz na Greenpoint otworzyć, tak jak Mariusz Max Koronko ma w Washington DC Tam. swój sk sk składzik na miotły, w którym nadaje i mówi po wszystkim, jaki jest. No, ja... To myślę, że na Greenpoint też by się przydał taki składzik na miotry. Ja myślę, że widzę go za trzy miesiące wiesz, w takiej pozie, gdzie tak rozkłada ręce i mówi, Minsk, tu się dycha. <laughs> How are you, A, Łukaszenka? Tak jest. A tak w ogóle to Krzysztof Ziemiec, wiesz, bo mówiliśmy, że on gdzieś tam maluje w jakiejś Irlandii. Krzysztof Ziemiec jest uduchowionym człowiekiem, Krzysztof więc prosiał, prosiłbym ja ciebie, żebyś tak z większą emfazą troszkę. No dobrze, to tak spokojnie. Nie dałem się zapisać ani do jednej, ani do drugiej strony. Nie byłem propisowskim dziennikarzem, absolutnie ani prorządowym. Jeśli ktoś chciałby mnie tak zaszulflatkować, to powiem tak. Kiedy kończyłem pracę w telewizji, minęło 20, wracałem do domu, odpalałem komputer, przychodziło za każdym razem kilka maili. Wśród nich często takie, jak pan chce takie pytania zadawać, to się pan wynosi do tvn u bo my, bo my tu takich dziennikarzy nie chcemy. Rycerz wolności słowa. Ja myślę, że on dostanie jakiś y, w ogóle order teraz za kompataństwo. i Militari chyba. On mi walczył należy. w ogóle z, z tym pisem, moim zdaniem. Tak, tak? Tak, tak. Taka, tak, taka była prawda. On nawet wiesz, co jak y, chciał odejść z tej telewizji, to tak hmm. chciał z niej odejść, że nie odszedł z niej, został w niej do końca. On tak. Tak, tak z nią walczył. On a był odwróconym agentem, moim zdaniem. Tak, a Schmidt był tak związany, ten sędzia, który ubiegł, y, uciekł do, do, na Białoruś y, z, z pisem. Nie że, no, w ogóle nie że był, nie był związany. związany. Nie, no nie był. No. No ale sk a skąd takie. Marek, Kto stoi za scenią z Szmytem, twoim zdaniem? Nie mam pojęcia. Natomiast tak z życia gwiazd, żeby zamknąć w ogóle już ten wątek, ci powiem, że do dowodowość z polityczną wizytą przed wyborami do Parlamentu Europejskiego wybrał się sam Grzegorz, szczęść Boże, Brown. Kontrowersyjny polityk spotkał się z mieszkańcami, robi sobie z nimi zdjęcia i podpisywał książki oraz. Nie Marek. wiem. Katechizmy. Gaśnice, Marek. Gaśnicę Matko podpisywa. Boska. A to jest jajcarz? Jajcarz. taki lezak. Nie wygląda, nie? Ale taki niby runcajs, ale pod kopułą tam taki jest. Taki gentleman z charyzmą Niezwa. i z dowcipem ciętym. Tak. Rozumiem, że nie ma w sobie pan y, żadnych wyrzutów sumienia. Pan nie ma. Przyszedłem po podpisy, żeby dać Markowi Suskiemu, a państwo mi tutaj atakują. Artur, to, że mi zabrali komputer i że muszę pić. Zatuska z papierowych jakiś tutaj. kubków kawę. Niegodnie I to, tak. I to ta kawa w ogóle gorzka jest, nawet niesłodzona, To nic. Mm -hmm. prawdziwe rzeczy to się dzieją. W... Nie śniło nam się to. Magna Polonia. No. Dobry taki polski portal. Kosiniak Kamysz chce uciec z Polski w przypadku wojny, Nasz Nasz minister obrony. Minister obrony narodowej. Jezus. To się w ogóle w nie przebiło, moim zdaniem. No. Ale zaraz ci wytłumaczę wszystko. Polityk wziął bowiem udział w programie znowu Gość Radia Z. W trakcie rozmowy przyznał, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku przygotował sobie tzw. plecak ewakuacyjny z najpotrzebniejszymi rzeczami. A on do dzisiaj jest spakowany, dodał z pełną powagą minister obrony narodowej i wicepremier rządu Donalda pf, Ska. Podkreślił, że nie mówi o tym po to, żeby straszyć społeczeństwo. Jego celem ma być prowadzenie działań, które sprawią, że obywatele polscy będą przygotowani na ewentualne niebezpieczeństwo, zdając sobie sprawę z siły wspólnoty narodowej. Po to szkolimy na przykład dzieciaki w szkole, edukacja z wojskiem taki projekt zaczęliśmy z minister Nowacką TWU od 6 maja tego roku, żeby przygotować je, gdzie jest zbiórka, ewakuacja, co oznacza alarm, gdzie zadzwonić, jak się zachowywać wyjaśnił. Na koniec minister porównał swoje przygotowanie do ucieczki, na wypadek wojny, do szykowania wyprawki przed narodzinami dziecka. Tak, tak, do takiego czego się posłużył. To musi być gotowe na dzień, nie na dzień porodu. Nie, 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 tylko dużo wcześniej trzeba być gotowym na każdą sytuację, stwierdził pan minister. No widzisz? I teraz poczekaj. No. Bo najważniejsze, bo w Magna Polonia pracują wybitne umysły. Tak. Jest zawsze, no nie zawsze, ale najczęściej jest. Pod spodem. nasz komentarz. A, no właśnie. Wielkimi literami. Więc nasz komentarz autorski, nie nasz, żeby było jasne. Od dawna twierdzimy, że pseudopolskie elity trzeciej RP, które buńczucznie machają szabelką przed nosem Putina, są cały czas przygotowane na ucieczkę z kraju w przypadku rozpoczęcia rzeczywistego konfliktu zbrojnego z Rosją. Wszystko wskazuje, że czeka nas powtórka z 1939 roku i ucieczki Piłsudczyków do Rumunii. Zaleszczyki wiecznie żywe. Miejmy nadzieję, że tym razem uda się włapać i powiesić wszystkich zdrajców i dezerterów, zanim zdążą założyć rząd na uchodźstwie i wypiąć piersi po nowe ordery za swoją rzekomą, bohaterską walkę z najeźdźcą. Mocne. Mocne. Ehm, Powiesić mówisz, tak? Można by oczywiście wytłumaczyć autorowi niestety nie podpisał się ten no. tengi umysł. <laughs> Czym jest plecak ewakuacyjny? No. Czemu służy? Ale ja myślę, że to jest ten poziom komentariatu, że. Ja myślę, że on, myślę, że nie rzają w, w, w tym przekonaniu. On myśli, że. On myślę, że on powinien do apteczki pierwszej pomocy jeszcze sobie trochę leków różnych dołożyć. Natomiast my, Marku, nieustannie, nie jest to tajemnicą, czekamy tutaj na armię Szolca i Macrona. Codziennie bukiet kwiatów przygotowany. Tak, mamy mundur, żebyśmy... mamy mundur z We 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 Wehrmachtu, mundury. Tak, tak, wszystko przygotowane. Berliner Zeitung czeka. Witam na po powiedy. Proszę spojrzeć, jak przygotowuje się Białoruś do święta 9 maja. Proszę posłuchać. Proszę przyjechać. Pozdrawiam. W tych Niemczech nie jest dobrze wcale tak. No. Powiem ci, że źle się dzieje u naszego sąsiada Za Wiesz do czego? Nie mam, nie mam bladego pojęcia. Marek kebaby drożeją i niemiecka lewica wystąpiła z pomysłem państwowych dopłat do tego przysmaku, a z rosnących cen tłumaczył się nawet, wiesz kto? Nasz pupil, kanclerz Scholz. Sprawa jest poważna. bo Niemcy za kebabem wprost przepadają. Rocznie konsumują... No strzel, ile porcji? 120 na osobę. Marek, 1,3 miliarda porcji. A w samym Berlinie około 400 tysięcy kebabów dziennie. To mniej więcej ja to tyle, policz, ja to, policz, to, to, to mniej więcej ile mapek u nas, wiesz, w całej Polsce wypijają do tam 10 rano. Oznacza to, że proponowany przez Lewicę program dopłat kosztowałby 4 miliardy rocznie. Dowód, jak nosi Guardian kanclerz Olaf Scholz już wielokrotnie odpowiadał na pytanie o cenę kebabów podczas wystąpień publicznych. Zobacz, tu wojna, nie, z Rosją, mhm. sytuacja w, w strefie gazy, a tutaj takie pytania. To uderzające, że gdziekolwiek się udam, jestem pytany głównie przez młodych ludzi, czy nie powinienem zostać wprowadzone ograniczenia cenowe za donera. Cytuję. Kanclerza Guardian. Jak zauważa gazeta, na jednym ze spotkań miał do Szolca podejść młody Niemiec tureckiego pochodzenia i prosić, by pogadał z Putinem, bo przez rosnące ceny energii <grym> rosną też ceny żywności. Widzisz? Widzisz? Wszystko jest jasne po prostu, jak działają oni. Wszyscy wiesz, są tu po prostu, wiesz, Putin As... się dogadał moim zdaniem z Turkami, Turcy przyjechali, oni to już wcześniej zaplanowali, zanim w ogóle wiesz, Rosja wkroczyła na Ukrainę czy do, do Ukrainy, przepraszam. W sprawie przyjrzał się też niemiecki tabloid Bild, nasz ukochany Bild, który donosi, że w sukurs głodnym i przerażonym cenami przychodzi lewica z gotowym planem. Jaki to plan? Sprytny. Otóż państwo miałoby dokładać po 3 euro do każdego kebabu. W efekcie smakosze tego przysmaką zapłaciliby 4,90 za sztukę. Jeszcze bardziej korzystny cenowo miałby być kebab studencki. Dwa przy... 2,50 za porcję. Koszt całego programu to 4 miliardy euro. Ja myślę, Marek, że widzisz, oni nas tak znieczulają, straszą nas tutaj, że świercze będziemy musieli jeść. Mm -hmm. nie. A, a sami chcą kebaby, mieć to za darmo, kebaby. najlepiej. Oni chcą nas, wiesz, po, tymi robakami różnymi, wiesz, tam zapchać nam brzuchy. A no. sami sobie wprowadzają. A program co robi w pod... Berlina w Polsce? Nic, cisza, cisza. cisza. A u nas kebaby myślisz, że to, że tanieją? Nie, no nie no to a przecież kebab le... to jest naj, najlepsze po, pożywienie prawidłowego Polaka, nie? Staro, Śmierć wrogom ojczyzny. Staro, to wszyscy jedzą staropolski kepsy dobry kebs. Tak, tak, mieszany. polski kebab. Moim zdaniem też by się przydał jakiś dopłaty, wiesz? Tak. Bo to nie jest, no to wiesz, my sobie tu śmiechy chichy, ale tak. wyobrażę sobie, nie wiem, taką Warszawę bez kebabów nagle? Nie wyobrażam sobie, Marek. Ja bym się załamał. Ja bym sobie coś zrobił generalnie. Dzień dobry państwu. Piękna pogoda w Mińsku. Pozdrawiam Warszawę. Przyjeżdżajcie, napiszcie, jak jest w Warszawie, czy też jest tak pięknie jak tutaj. Pozdrawiam. Jak mają w kartur tak w ogóle, powiedz, bo nie widzieliśmy się ostatnio? Marku, stabilnie, dobrze. Poodpoczywałem no. na rowerze, pojeździłem sobie, lubię na rowerze jeździć. Marek. A fantazujesz czasem w ogóle o dawnych czasach? Masz coś takiego, że nie wiem, wspominasz pochody pierwszomajowe, śnią ci się. Nie, no ja pamiętam. Masz jakieś erekcje, Masz na przykład, jak sobie była... pomyślisz o machaniu flagą, o Jaruzelskim. Chodu, ach, albo albo i lepiej. Czy ja mam stuję, jak myślę o Jaruzelskim? No, nie wiem, jakiś rodzaj uniesienia takiego. Może być też duchowe takie, nie? No? Bo myślę... są ludzie, którzy mają chcieli. Wiesz, no to taka Polska była, tak było kiedyś, nie? A są ludzie, którzy mają. O. Marcin Polski na przykład w Gazecie Polski, Wybitny nasz pisarz, scenarzysta. No, wielokrotnie tutaj cytowany. Tak, tak on pisze tak. Czasami brak mi obchodów święta 1 maja. Czasami przymykam oczy i wyobrażam sobie taki pochód dzisiaj. Na trybunie cesarz Europy Donald Niezwyciężony i prawie prezydent infant Rafał Trzaskowski. A dołem defiluje lud Warszawy, pracownicy korporacji i plebs z żabek i biedronek, arystokracja miasteczka Wilanów i lemingi z pośredniejszych dzielnic. Pochód otwierają weterani wszystkich poprzednich rządów po okrągło stołowych, jawni i tajni współpracownicy i medialne kameleony, sprawdzone w każdym, na każdym etapie. Za nimi ruszają babochłopy, w czerni ze strajku kobiet z podobiznami własnych macic i młodzież szkolna, kształcona bezstresowo na zbieraczy. czego? Szparażu. Szparagów, oczywiście. oczywiście, oczywiście. Tak. Idą sędziowie w togach podbitych konstytucją i zamaskowani funkcjonariusze służb na platformie obywatelskiej ciągnięty przez. Pegasusa wśród gromkich haseł kasta stara, ale jara, bo przywódcę ma Bodnara. Aha. Za nimi tanecznym krokiem podąża przedstawiciele, podążają przedstawiciele mniejszości narodowych i seksualnych, w tym szczególnie gorąco witani imigranci ostatnich dni w Burnusach, Burkach, Dżelabach i Sari, ubogacających nasz nadwiślański pejzaż. Ponad tłumem wśród lasu błękitnych sztandarów na każdym osiem gwiazdek oczywiście widać hasła i portrety ukochanych przywódców i odrażające kukły podżegaczy wojennych z zakał zielonego ładu i wrogów lepszego jutra postępowej ludzkości. A przy wyjściu i wejściu na pochód siedzi sztuczna inteligencja, sprawdza i odhacza kto przybył, kto nie, ergo kto dostanie paszport, ulgę podatkową, a kto nie znajdzie się w spisie wyborców. Duch czasu. Tak, tak kończy pan... Pan, pan Marcin Wolski, ja myślę, że no, mówi się, że ludzie z wiekiem mądrzeją i należy starszych ludzi szanować. Myślę, że pan Marcin Wolski jest tego potwierdzeniem. Bo są wyjątki, które potwierdzają regułę. Idzie po prostu gęsiego <laughs> tak w odległości z, z smrodu z tyłka za Janem Pietrzakiem, który podobny dowcip ma, uważam. Tak, taki zgrabny. Tak, tak, to taki, wiesz... No idą idą prosto w kaftan. Mi brakowało jeszcze tam elektrycznych marek helikopterów. Yy, wiatraków takich, mm -hmm. wiesz, tych, takich napędzanych. No nie było też nic o szarańczach, o robakach, nie tak, było też tak, o elektrycznych i gitarach. Nic. I e, ekologicznych ziemniakach. Panie sędzio Tomaszu, panie e, sędzio, jak pan patrzy, jest pan kolejną osobą, która została w dość paskudny sposób e, e, wmanewrowana w tę ohydną, będę to podkreślał, sprawę. Pan jest ofiarą tej, e, tej nagonki. No się przenieśmy z, z jednej planety do drugiej planety układu słonecznego, bo jesteśmy tym razem w tygodniku sieci, który jest moim ulubionym tygodnikiem. Tu nie, chyba to nie jest dla Ciebie żadnym zdziwieniem, ani dla nikogo. Pan Dominik Zord tam pisze i tak. Tako. Ranking liceów przyjaznych dla LGBT plus to bardzo pożyteczna inicjatywa. Każda szkoła jest z natury rzeczy atrakcyjna dla niektórych mniejszości seksualnych, ale w tym przypadku chyba nie o to chodzi. Dzięki rankingowi, zwyczajne rodziny dowiadują się, gdzie nie należy posyłać dzieci, bo grozi im wychowanie na geja lub lesbijkę, a w najlepszym wypadku wpojenie przekonania, że normalne jest coś, co w rzeczywistości stanowi odstępstwo od normy. Dla odmiany pary homoseksualne, które chcą ukształtować swoje pociechy na własny obraz i podobieństwo, otrzymują informację, kto im najskuteczniej pomoże w tym zbożnym dziele. Jeśli skorzystają z takiej wskazówki, to niezamierzony efekt może być spożytkiem dla społeczeństwa. Nie dokończę, bo jeszcze ktoś mnie oskarży o to, że zamierzam do, zmierzam do seksualnego apartheidu. Lidera tej listy szkół można się domyślić bez jej przeglądania. To stołeczne liceum od lat znane z edukacyjnych eksperymentów na młodzieży, mające opinię kuźni skrajnego lewactwa. Normalni rodzice i bez rankingu wiedzą, że ich dziecko nie powinno się uczyć w takim miejscu. W pierwszej dziesiątce jest aż pięć szkół warszawskich, czemu także trudno się dziwić, wszak to właśnie w bogatych metropoliach panuje moda na lansowanie genderowych wynaturzeń. Zresztą wystarczy się przyjrzeć, jakie partie wygrywają w stolicy w kolejnych wyborach, aby zrozumieć takie sympatie i tendencje. Myślę, że się zgadzamy. Nie? ludzie, tak. Zgadzamy oczywiście. się cały czas, tutaj jakby nie mamy żadnych pytań. W małych miasteczkach wciąż lepiej trzymają się tradycyjne związki męsko-damskie, a specjalne traktowanie gejów i lesbijek nie jest ogromnie popularne. Można raczej sądzić, że takie skrajności pojawiają się rzadko i mało kogo obchodzą. Trochę może martwić fakt, że na liście mamy kilka miast średnich, takich jak Grzywiec, Opole, Zabrze i Olsztyn. No cóż, wielkomiejska propaganda imponuje pewnym środowiskom, które aspirują do bycia bardziej światowymi, czy choćby europejskimi. Ale mogę zapewnić, że wywieszenie tęczowego sztandaru, czy stworzenie osobnej szkolnej toalety dla gejów. Osobnej dla lesbijek, osobnej dla transwestytów, nie zmieni 150-tysiącznego 150 miasta w Berlin, Brukselę czy Nowy Jork. Córkę do Nowego Jorku wysyłasz? Tak. Matko, jedyna. Jest do wyłącznie. Idaho. Co, wycofaj się, <laughs> póki możesz. Jest wyłącznie wyrazem prowincjonalnych kompleksów i politycznej hiperpoprawności. Oh. Dobrze się stało, wiesz. Tak, ja myślę, że. No przyszłością jest Podkarpacie, Marek, chyba. W ogóle, jest, ja nie wiem, tam wiesz, to lodnisko, wiesz, jest. Ja nie wiem, wszyscy tam będą uciekać teraz trochę. Wiesz co, ja myślę, że jednak, już to po, po co będziemy na tym Podkarpacie? Myślę, że Mińsk tutaj, sędzia tak, Szmyt przetarł szlak, żeby było jasne. Platformerski sędzia szmyt. No tak? tak, Twój no przyjaciel, tak. tak, kolega? No, no powiedzmy to. Nie? No przyjaciel nie wyraźnie. boimy się tego słowa? Nie boimy się. Ja go nie znam, ale chciałbym, żeby był. No, no wskazał nam kierunek. Mińsk. No, tak. W gronim też się spodobał. To jest przyszłość. To jest przyszłość. Ja mówię ci: Mińsk. Tu się oddycha Marek. W ogóle ten Tusk to pewnie wprowadzi jakieś takie certyfikaty LGBT, dodatkowe punkty na studia. Tak jak kiedyś miałeś za pochodzenie robotniczo chłopskie to teraz jesteś gejem, dostajesz więcej punktów po prostu i się do, do, dostaniesz bardziej na studia. A na nie? studia to chyba. Się nie dostaniesz bez odbycia jakiegoś homoseksualnego stosunku, chociaż jednego. Nie? No jak udokumentowanego u... musi przynajmniej na taśmie filmowej. Jak będzie już taki obóz internowany dla pisowców, wszystkich, no to tam będzie LGBT komando po prostu ich pilnowało, moim zdaniem. Nie? Mhm. Czarkiem się zajmą na przykład i go tak wyedukują, nie? Jakoś. No. Tak, tak, będą mi wkładać, wiesz, takie różne, te takie. No, no, znam chodzić... z niektórych filmów mu to znamy, nie? Po prostu. Także... Kobiety, Kobiety, kobiety. Te, które będą strażniczka będą chodzić ze straponami. To no. Tak, tak, tu widzę. I myślę, że, że to jest właśnie czarny sen, właśnie tych ludzi. Jacek Kurski. O, Jacek Nie Kurski. przeżyje tego. Nie, no. Jacek Kurski moim zdaniem jest jak Czarnecki. On się wszędzie znajdzie, wiesz, generalnie. Tam, on to wszędzie, oby w Korei Północnej. No tak, nie, no, Jacek propagandę. Kurski w sumie założy rząd polski na, na, na obczyźnie w, na Greenpoint. -cie. Na Greenpoint, yes New York. Jeśli 9 czerwca pozwolicie wygrać wybory do Europarlamentu zwolennikom Zielonego Ładu, grill na majówce za rok będzie wyglądał tak: szaszłyki z larw mącznika i świerszy, przekładane tofu i organiczną marfią, chipsy o smaku musztardy z koników polnych i mrówek, chrząszcze w pancerzach z solą, czoskiem i chili a na deser zalewane ekologicznym miodem z cukru turkucie podjadki i wije. Wszystko podgrzewane do 30 stopni na fotowoltaicznym grillu. Smacznego i masakra. Marku, mówiłeś o Zielonym Ładzie, tak? Yy, było coś tak. I ty nie wiesz to, że to Morawiecki w ogóle to zrobił. bo to Nie, nie kto? Bo, bo mówią, że Morawiecki pod, podpisał ten Zielony A to Ład. chyba jakieś kłamstwa, nie, są. No, kłamstwa są. Słuchaj, jest taki biskup... Yy... Długoż, starszy człowiek, biskup pomocniczy z częstochowa, on tak się lubi ciećkać trochę, wiesz? On, tak, on dla dzieci robi różne programy. No ale taką modlitwę fajną podniosłam, wymyślił i tak z czapki powiedział, więc myślę sobie, że warto to w ogóle. Z serca. Rzeczy. Z serca, przepraszam, z czapki. No, głupi jestem. Przepraszam, z serca. Z serca, nie. Jasnogórska pani, tyś naszą hetmanką. Polski tyś królową i najlepszą matką. Dlatego dziś, w ten majowy wieczór, wywołamy do ciebie, matko, otocz płaszczem swojej opieki wszystkich polskich rolników zatroskanych o los swoich gospodarstw. Polskich górników, hutników, stoczniowców, przejętych przyszłością swoich rodzin. Polskich robotników, których miejsca pracy są zagrożone. Polskich pracowników, których firmy są stopniowo likwidowane polskich przedsiębiorców, na których nakłada się naliny nie do dźwignięcia, polskich kupców, którzy nie mogą zadążyć za korporacyjną konkurencyjnością, wreszcie tych, którzy się czują pokrzywdzeni, zagrożeni unijną polityką klimatyczną i wszystkich tych, którzy licznie gromadzą się w Warszawie i upominają się o prawo głosu dla nas Polaków. Rozpoczął modlitwę biskup Tugosz, Podkreślił, że Europa bardziej oddzielonego ładu, wiesz czego Marek potrzebuje? Bożego ładu, no. bo kultura Unii Europejskiej ukrywająca się za zasadą wolności religijnej jest tak naprawdę ateistyczna i antychrześcijańska. Wszumnie głoszoną neutralność światopoglądową została zastąpiona obsesją na punkcie radykalnej lewicowej ideologii, w ramach której często mówi się o nowym światowym porządku czyli Nowym Światowym Ładzie. Wskazał, że podejmowane w ramach tej ideologii inicjatywy zamiast prowadzić do harmonii, prowadzą do chaosu i ograniczenia wolności. Zwrócił uwagę, że chcąc zrealizować te wizje, ich twórcy posuwają się do kłamstwa i podsycają ludzki strach, między innymi pod pretekstem globalnego ocieplenia. Wiesz, wymyślili sobie. Wyzwalając strach i szlachetne intencje u poszczególnych jednostek, skłania się całe społeczeństwo do zaakceptowania ograniczeń dotyczących zużycia energii, użytkowania gruntów, z których każe się robić u góry, Zakazuje się hodowli bydła, jedzenia mięsa, podróży samolotami i zakupu samochodów. A po co biskupowi podróże samolotami? I molestowania dzieci. E, no właśnie, niedługo zakażą molestowania dzieci i w ogóle będzie, wiesz, Marek, Kresys. Jacek Kurski już tego nie, nie, nie dobrze, tego nie dźwignie. Dobrze, że mamy takich biskupów. Nawet czuć, że wojsko się skarży ze strony wschodniej, że są. E... Pytałem się ich, czy pójdą na Sowietów, ale woleliby iść na przykład na Berlin. To ich bardziej interesuje. No i tyle. Pomóżmy się jeszcze, dobrze? Tak, Możemy. Tak. Portal Afirmacja, portal Święty, też Janek Pospieszalski jest twórcą. Też tam za pieniądze zbychać obry zrobione. ale tam, tam, oj, tam. I ten portal donosi, że rozpoczął się konkurs. Uwaga, aktywna parafia 2024. Super. Czy Rozpoczęła się czwarta już edycja konkursu aktywna parafia 2024. To wspaniałe wydarzenie, które pokazuje, jak wiele dobra dzieje się w parafiach w Polsce, mówili uczestnicy konferencji prasowej, która odbyła się w sekretariacie Komisji Episkopatu Polskiego. Polski Polskiego. Finał konkursu odbędzie się 15 czerwca w Warszawie, czyli jesteśmy w trakcie konkursu. Można się jeszcze zgłaszać. Ludzie czekają na to, jak na, fin na finał Ligi Mistrzów tak, 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 W tym roku po raz pierwszy w ramach konkursu oceniany będzie poziom bo to jakby konkurs tam ma wiele aspektów, ale jest jeden, który zwrócił moją czujną uwagę. Ach. W tym roku po raz pierwszy w ramach konkursu oceniany będzie poziom cyfryzacji w parafiach. O! Poczekaj, poczekaj, do, dokąd nas to zaprowadzi, zaraz się dowiemy. W jury zasiądzie pani Monika Grabowska Jezu. z Fundacji Polska Bezgotówkowa. Polska Bezgotówkowa. Fundacja jest głównym partnerem konkursu. Skąd zainteresowanie tym wydarzeniem ze strony Fundacji? Monika Grabowska wyjaśnia, że fundacja powołana została w celu zwiększenia infrastruktury płatniczej w Polsce. Innymi słowy, po to, by w jak największej ilości miejsc można było dokonywać płatności w wybrany przez siebie sposób. A, pani zapłaci, pan zapłaci, tak, pani tak, również tak. zapłaci. Od 2017 roku tak. udało nam się zainstalować ponad 600 tysięcy terminali, w tym 1200 parafiach. Wow! A? Powiedziała pani Monika Grabowska. Jak dodała, z badań przeprowadzonych przez fundację wynika, że Polacy są bardzo zainteresowani możliwością udzielenia wsparcia działalności pomocowej i charytatywnych w sposób cyfrowy. Wskazują też kościoły, przestrzenie wyznaniowe i pom pomocowe, jako te obszary, w których brakuje im możliwości płatności bezgotówkowych. Na przykład w barach mlecznych, nie wiem, czy można. No nie ma, ja no uważam, że za mało jest w ogóle marek, w ogóle terminali. My u, u nas też w studio musimy założyć taki terminal, tak, żeby gdyby, można było zapłacić. Żeby to miało sens, to musimy no. do ludzi jeszcze zapłacić. To meksykański to tu wpada, często mówi, kurde, nie zrobiłem dzisiaj przelewu na żadną Zadnęga. parafię. I chodzi taki nerwowy, nie, generalnie. A bo ty byś tak chciał, to byś no. musieli pogadać tutaj z jakimś lokalnym księdzem i żeby nam no. po prostu. Udostępnił taką możliwość, ale to trzeba wiesz, wpłacić tak. w ogóle to jest dobry na przegregoriańską, żeby to wymodlić, wiesz, w ogóle, żeby była zgoda. I pani Monika to podsumowaj tak. Stąd właśnie nasze miejsce w konkursie Aktywna Parafia. Chcemy zachęcić proboszczów, by otworzyli się na płatności cyfrowe. Mm -hmm. Swe serca niech otworzą. Dodała. Zapowiedziała też, że dla zachęty Fundacja Polska Bezgotówkowa ofunduje wybranym parafiom, datkomaty i terminale. <noise> I koperto. Elektroniczne <noise> koperty. Ale biskupi ponoć, księża nie są zadowoleni, wiesz, bo najlepiej się, Słucham, najlepiej się kradnie, wiesz, jak jest gotówka. Ale czysta, wyobrażasz sobie, no. jak... No. Jak, jakby sobie taki, taki asceta Tadeusz Ryzyk z po, 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 poradził na tych swoich spędach, kiedy przy, te tłumy ludzi jest, do niego podchodzą on... z tymi kopertami, i on by tak stał z tym terminalem i by tylko było pyk, pyk, i on by, czy on by wiedział ile tam jest, on by, się... czy on by czuł te, ten pieniądz. Czy tam Bo na... po kopercie to wiesz, dotkniesz, no zobaczysz, czy tam. ilość się zgadza. No. Czy tam na linii ktoś nie okradnie, nie? No, po prostu. Prowizję wiesz, weźmie tak, w ogóle. weźmie, nie? No dobrze, no, nie no widzisz, nie wiem, nie wiem. cieszę się, że to tak, wiesz, nowocześnie jest. Dobrze, panie, niech Marek. tak będzie. Tak jest. To Więc co? Trzymamy kciuki, zgłaszajcie się do konkursu, można chyba jeszcze przez się zgłaszać no, w swoją tak. parafię. Nasza parafia niestety została zdyskwalifikowana. Ale, ale też y oczywiście czekamy i tak jak zapowiedzieliśmy, będziemy wymieniać y największych naszych y darczyńców y i ogłaszamy taki konkurs, który darczyńca da Najwięcej marek. Tak. Myślę, że to jest bardzo takie... Otojemy go w następnym odcinku, że tak zrobimy. Bardzo Bra? mocno. Tak o. zrobimy. Dziękuję do zobaczenia za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.